Witam ponownie w grze Far Cry 2. Kurwa, sorry. Far Cry 3 oczywiście. Jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyłem w ostatnim filmiku. Czyli tam biłem jakiegoś swojego kumpla, ale tak naprawdę nie mógł powiedzieć, że mnie zna, bo bym się wyjawił, a ja jestem szpiegiem, ble ble ble, ble i dupa dupa. Aha. O lol. O lol. Ładnie kogoś tam. Czyli ja jestem, można powiedzieć... O, to jest mój kumpel. Nie. Podobny. Dobra, więc... Dobra. Kto to tam wrzeszczy, kurwa? Dobra, skupmy się teraz spokojnie na rozgrywce. Czyli tak, co my tu mamy? Jeżeli chodzi o umiejętności, jedną do rozdania. Jedną mamy umiejętność do rozdania. I znowu tu, kurwa, się zastanawiam jak głupek. Trzeba coś wybierać. A w pajączku... Wiecie co? Czekaj, trzymaj pewnie łuk w czasie przygotowania się do strzału. Kurwa, głupie trochę. A ten drugi to jest wyciągaj strzały i strzelaj szybciej o 50%. No to może być dobre. Strzelaj, sprzedawaj łupy za 25% więcej. To są takie rzeczy. Tutaj bym mógł wziąć ten, że mikstury leczenia przywrócę. Tylko, że ten mikstury leczenia to nie trzeba, jak kupić 10 i 3 paski ci po prostu. Tutaj samochodzika na czapli tego jeszcze nie wziąłem, że... Tutaj jak zrobię, a później są to... Dobra, wezmę tego, czyli jak przycisnę F, a koleś będzie nade mną na występie, to po prostu dostanę 5 razy tego. Zobaczymy jak to wygląda. W jaja. Jeb i... A nie, w nerkę. Dobra. Czyli jeb w nerkę i dostajemy kupę tego tam. Dobra, teraz zobaczymy, co my tu mamy, jeżeli chodzi o wytwarzanie tych nowych tutaj, czyli kabury już mamy całą, portfele mamy, portfele to muszę zrobić tą ścieżkę łowcy i jednoroga zabić, czyli tu ścieżka łowcy, czyli na czwartek same ścieżki łowcy, dobra, czyli muszę porobić te ścieżki łowcy. Plecak na łup. Aha, tu mamy po prostu to wszystko. Dobra, więc zobaczmy jeszcze na mapę. Zobaczmy na mapę. To ja myślę, że na początku zajmę się tutaj bieżącym celem. Może przy okazji, ale nie wiem, czy mi pozwolą. Zobaczymy. Czyli teleportuję się do obozu Charlie. I zdobędę może tą drogę Lonely Shore, czy jakoś tam. Dobra, no to lecimy tutaj. Czyli tak, plan na dzisiejszy odcinek jest zrobić tą misję i być może zrobić jakąś misję z polowaniem na zwierzęta, żeby sobie wzmocnić po prostu swój asortyment. Nie mamy tu żadnego laptopa. Bronie mamy takie założone jak właśnie ten karabin maszynowy. Tą taką strzelbę szybko strzelającą. Snajperkę. Oraz mamy to, ale tak szczerze mówiąc weźmiemy, może zamienimy. Za Panzerfausta damy coś innego. Czyli za Panzerfausta damy... Co tu mamy? Towary konstrukcyjne, mapy specjalne... aha, czyli mamy jeszcze miotacz ognia i rakietnica. To weźmiemy sobie miotacz ognia. Czy można coś go tu ulepszyć? Duży zbiornik paliwa, tak jest, bierzemy duży zbiornik paliwa. I bierzemy miotacz ognia za to. Ok. Miotacz ognia się nam przyda. O kurwa! Podpalę chałupę za chwilę.
Dobra, to idziemy stąd. Gdzie tu są drzwi? Nie tu. Tu. Okej, to jest tutaj nowa moja miejscówka przedmisyjna. Bardzo ładna. Weźmiemy teraz sobie ten oto, tą oto broń. Dobrze, to tam mamy misję. Jeszcze sprawdzę, co mamy blisko mapy. A blisko mapy, no to mamy daleko. Czyli zajmiemy się tym tutaj terenem. Najpierw zdobędę właśnie ten punkt, żebym na tych terenach już czuł się bezpieczniej. I żebym też na mapie już widział, co jest ciekawego. W ogóle najlepiej spróbować może zdobyć całą mapę. Też spróbuję się tym zająć w najbliższym czasie. Dobra, no to biegniemy do tego punktu. I go zdobywamy. Tam już wrogie jednostki jadą. Dobra, myślę, że tu będzie dobry punkt widokowy, bo już jesteśmy bliziutko. Dobra. Czyli tutaj mamy to miejsce, które chcemy zdobyć. Zobaczmy, co tu ciekawego jest. Czyli mamy tego mocarza, mamy snajpera, żołnierza, co tu jeszcze ciekawego jest. O, i mamy tygryska. Czyli nasz plan to będzie próba na początku, tam jest beczka z benzyną. O, jeszcze tu jest snajper, o, ten jest też groźny. Dobra, spróbuję wydostać tygrysa z niewoli. I tygrys mi pomoże. O mój Boże. Dobra. Czyli chyba, żeby go uwolnić, muszę trafić w przednią część klatki. Tam, gdzie jest właśnie możliwość. Czyli to muszę zrobić, czekajcie, tak, żeby mnie nie zauważyli. W ogóle, czemu tu nie ma... czemu tu nie ma pełzania? Tego nie rozumiem. To już wszyscy? Już nikogo nie ma? Jeszcze jest jeden żołnierz. No i chyba... O, jeszcze tutaj. Czyli sporo tego jest. Dobra. Bierzemy snajperkę. Przybliżamy maksymalnie. Kurwa! Ale się... Przestraszyłem. Dobra, ale jest wydostany tygrys. Zobaczymy, czy tygrys zacznie ich tu gryźć. Tygrys! Kurwa. Oj, niedobrze. Niedobrze, bo już mnie zauważyli. Ale może... Dobra, ja zrobię kółeczko. Przejadę się tym oto tutaj pojazdkiem. A myślę, że już tygrysa chyba znaleźli. Znaczy, że tygrys ich znalazł. Dobra, zaparkuję. Ładny samochodzik. W sam raz na te tereny. O, co jest? Dobra, jestem. Snajpera. I co? Gdzie jest ten nasz tygrys? Już zabity? Albo postrzelamy sobie.
Nie będę się tu z nimi pieprzył. Zdejmiemy ich po kolei, ale coś mi się wydaje, że ich... Coś mi się wydaje, że oni mi tu w ogóle poznikali. Czekaj, jeszcze raz zerknę na aparacik, co jest grane, gdzie oni są. No faktycznie. Aha! No to jaja. Więc po prostu kolega Tygrys załatwił mi większość, zostawił tylko dwóch. No i to jest zdobyta przeze mnie. Zdobyty przeze mnie tutaj teren. Dobra. Zobaczmy, czy jest tutaj jakiś laptopik. Tu mamy lekarstwo. Ale odpowiedniego tutaj laptopa nie mamy do wzięcia, czyli tak zwaną kartę pamięci. Dobra. To teraz zajmiemy się misją. Czyli włączam mapkę. Aha, tutaj mam jeszcze poszukiwany martwy. Dobra, to jeżeli tu jest jeszcze ta misja dodatkowa, to go, to wykonamy ją. We have the outpost. Mamy tak. Snajper i jego towarzysze opanowali wysepkę. Zabij go nożem, tak jak przystało nam. Okej. A teraz tak. Tamta wysepka. Czyli przepłyniemy sobie na tą wysepkę. Wsiadamy do motorówy. Dobra. Parkujemy tutaj. Dobra. I teraz spróbujemy. Jest to strefa zamknięta, dobra. Czyli tak. Tam już widzę, że snajper coś. Tu jest jeden, drugi, trzeci. Coś jeszcze mamy. Aha, i tego mamy do zabicia. Tego nożem. Dobra, spróbujemy to tak zrobić, że... Nie tak. Spróbujemy to tak zrobić, że... No, moglibyśmy tu powycinać ich wszystkich snajperką, ale zrobimy to tak, na komandosa przystało. Czyli powycinamy, tylko że oni są blisko siebie. Mam teraz taką możliwość. Czekajcie. Czyli tu jest snajper. Tam jest snajper. Czyli to tego, jak zabijemy nożem, to czy oni go czy to oni zobaczą? Spróbujemy go przywołać. O, uciekać. Dobra. Dobra. Koleś tu kurde idzie na mnie. Rzucimy mu kamyczka. Dobra, idź do kamyczka. Aha, do wody rzuciłem. Dobra. Jeden jest załatwiony. Oni są za blisko siebie. Muszę jednego chyba przywołać do siebie. Ale mam ten skill, że mogę dwóch...
zabić. Spróbuję to teraz wykorzystać. Czyli zabiję jednego nożem i od razu drugiego. Kurde, widzi! O, niestety. Musimy niestety zaatakować porządnie. Dobra, został nam jeden gościu, chyba. A nie, jeszcze są snajperzy. A on jest snajperem, oh fuck. O lol! Hihihi. Wjebałem się do wody. Dobra, idziemy po niego. Go trzeba rozwalić z noża. Jest, dobra. Jakby do niego podejść? Jakoś kamyczkiem trzeba rzucić, niech się zainteresuje. Dobra. Olewcia, on już jest w takiej pozycji. Aha, może wypróbuję ten. Albo dobra. Ten skill, żeby go po prostu zdjąć z dołu. O nic, no niestety muszę zrobić to po chamsku. Czyli po prostu go zajebię z noża i tyle. Dobra. Jeszcze weźmiemy od niego, bo zawsze... A, od razu biorę, jak zabiję nożem. Dobra. Czy coś tu jest ciekawego? Naboje mam pełno. Dobra. Czyli... misja wykonana. To teraz podążamy w stronę odpowiedniej misji, która na mnie czeka, czyli gdzie ona jest, Gdzie ja jestem w ogóle, Jest tu, dobra. Ja jestem tu, więc teleportnę się tutaj do obozu Charlie'ego i pójdę... w stronę następnej misji w grze. Tu coś mamy ciekawego, nie? Znowu nie pamiętam, gdzie się wychodzi. Okej. Wiemy, gdzie jest misja. A ten teren jest mój? Muszę to zobaczyć, bo już nie pamiętam. Nie, ten teren nie jest mój. Później będę musiał zdobyć ten maszt radiowy i to wzgórze. Ale na razie podążamy w stronę bieżącego celu. Ciekawe, czy już coś zobaczę z tej pozycji. No jest snajper. Dobra, idziemy. Pam, pam, pram, pam, pam, pram, pram. Okej. Dobra, czyli musimy tam podążać. A zobaczmy, kogo tam mamy. Stąd nie widzę. Muszę podejść bliżej. Kurde, już 3 dni nie piłem piwa. To jest jakiś rekord. Widać, jak snajperzy tutaj starają się wymierzyć jakiegoś
snajper. Tu jest jeden. Tu jest. Tu są. Czyli co ja mam zrobić z tą misją? Dotrzyj do radio coś tam, ale chyba mam ich zajebać wszystkich, nie? Zobaczymy. Podręcznik. Gdzie piszą o misjach? Misje. Dobra. Szczerze mówiąc... to ja nie wiem. Nie wiem, po prostu... zapomniałem, co miałem zrobić w tej misji, nie? Czy się skradać? Dobra, spróbujemy na początku się poskradać. A jest. Jest rozmowa. Hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the struts will be the only way. Then you need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up. We'll save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance, yeah? Olewcza. This must be a restricted area. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Aha, czyli muszę tam dojść. Ty, ten tygrys mnie wkurza tutaj. Mnie zauważył? Dobra. Czyli tak, spróbujemy to jakoś z tyłu obejść. Po cichutku z noża. Dobra, czyli najemnicy mnie od razu zaatakują, jak mnie zobaczą. Czyli muszę być cichutki. Zobaczę, czy jeszcze ktoś tu jest. O. Tu jest jeden. Tu nie ma żadnego, tak? Dobra, ten jest jakiś uważny. Olol. Tu też jest jakiś koleś. Zaznaczę sobie go, żeby mi nie zniknął z mapy. Można to jeszcze bardziej tu obkrążać. Dobra, trzeba będzie chyba... LOL! Kurwa, widzieliście to? Tu jest jeszcze jeden. Dobra, spróbuję na początku trochę to obejść. Oh fuck! Dobra, tego już mamy. Tego już mamy, niech podejdzie sobie... Dobra, jeden zdjęty. Co tu mamy? Bunkierek. Tu mamy następny. Co jest? Aha, tygrysek? No to bardzo się cieszę. Skupią się na tygrysku. Dobra. Zabili go. Dobra, fakt faktem on mi trochę pomaga. Nie tak.
A tam jeszcze jest snajper jeden. Dobra. Czyli na razie zabiłem tylko dwóch. Tam jest snajper. Ciekawe, czy jak zdejmę tego snajpera, to oni mnie zobaczą. No nie zobaczyli mnie. Dobra, czyli spróbujemy zdjąć tych snajperów. Dobra, mam jeszcze jakiegoś snajpera? Chyba nie. Tam mamy tych... O, nie zauważyli mnie. Wow! Dobra. Kutasy mnie zobaczyli. O lol, zawiadomili kolesi. Dobra, muszę spieprzać stąd na razie. A, żem kurwa się wjeba. Okej. Dobra, więc pozdejmujemy ich tu. Podejdźcie do benzynki. Okej, tych dwóch twardogłowych to dobrze by było ich z noża jebnąć. Spróbuję ich od tyłu. Może jeszcze ktoś tu się... Czai. Tam jest. Kurde, ostro ochraniają. Dobra, no to... Dobra, nie będę się z nim męczył. Cztery strzały ze snajpy i padnie, nie? Raz. Jeden, czyli headshot. Aha, czyli strzałę w głowę i niezły X 250. Dobrze wiedzieć. Dobra. Those doors are made of steel. Tu jeszcze to złamane. Coś tu jest ciekawego do wzięcia. Lodówka. Podejdź do drzwi, przyciśnij E i dobra. Naboje mają? Nie. Czyli podkładamy ładunek. Yeah.
Okej. Wchodzimy. Mamy jedną umiejętność. Zobaczymy, czy coś ciekawego możemy sobie odblokować. Aha, czyli to na razie nie, a to jest, co to jest? Dobra. Jedną umiejętność. No to nic, ładujemy w łuk. A co to jest? O, to jest dobra. Zmniejszy znacząco hałas w czasie... w czasie chodzenia. Kurwa, ogaś się! O shit, przepraszam, ale troszkę się zakrztusiłem i się wkopałem. Po prostu koleś z tym mocnym pancerzem miał tutaj palnik i mnie spalił. Okej, czyli trzeba będzie to zrobić. Czekajcie, co ja mam? Tu mam to. Dobra, i tu będzie ten koleś, co podpala. Spróbujemy go jednym strzałem zdjąć ze snajpy w głowę. Tak jest. Niezły egzu jest za niego. Zmieńmy sobie na nie granaty, nie to. Aha, to czemu ja tego nie mogę wziąć? A jest, dobra. 5. Aha, czyli ja to mam co, na 5? Tak jest, a na 6 co mam? Miny! O, nawet nie używałem zbyt często. Naboje. O, fuck. Dobra, czyli weźmiemy sobie snajpkę. Poczekamy, aż koleś wejdzie. I załadujemy mu w czachę. Ale oni się boją mnie. Albo wiem. Piąteczka. Tutaj. Dobra, załatwiony. Ktoś mi spancerfał sobie jedno? I'm going for you. No, no, kurwa. Kurwa, ale rzuciłem granat. Zajebiście. Surprise.
Surprise, mamacita. Mhm. Uciekać, kurwa! Loli, gaś się, kurwa! Dobra. Gdzie jest kutas? Dobra, masz za swoje. Dobra, to już chyba końcówka. Thing is huge. Better have enough explosives. Co, oni jeszcze nie wiedzą, że ja tu jestem? Okej. Okay. Jeszcze jest piesek? Pa, jak podpaliłem z beczki. Okej. Okay. Czyli co, to wszystko? Dobra. To idziemy do antenki. I ją wysadzamy. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there. And everything will be a-okay. Fuck! What the... Czyli co, za dymka? Aha, czyli oni teraz lecą ją od... Czyli muszę nie pozwolić im to zdobyć, tak? Rozumiem. Jeszcze żyje. Dobra, chyba mam przejebane. One finger!
Chyba go zdejmę ze snajper. W kurwę już. Ale kurwa mam zeza, o ja pierdolę. Co, koniec misji? A, dobra. Hi, hi, hi. Czyli misja zrobiona. Misja nie zrobiona! Misja nie zrobiona, czyli kurwa coś zjebałem. Ktoś musiał podejść i rozbroić? Dobra, czyli co? Muszę to teraz po cichu zrobić, tak? Czyli... O kurwa... O dupa kurwa, ale... Po cichu zrobiłem. Kurwa, ale to po cichu zrobiłem, moja pierdola. Granat. Dostał w udo. Czyli jak ja to podłożę, to będę tu miał zadymę. Czyli muszę zrobić w ten sposób, że podłożę tu sporo min. Czyli tak, podłożę na pewno, czyli gdzie będę się w ogóle ukrywał? Może po prostu tu gdzieś, czekaj, czy użyć? Gdzie oni szli? Na pewno tu będą szli, jedna mina. Później wychodzili gdzieś... Tutaj, stąd. Stąd. Okej. Tu gdzieś się też sporo czaiło. Może tu jeszcze damy jedną. Dobra, teraz co jeszcze tu mamy? Koktajle, to... A, tylko to i to. Dobra. Czy my tu walczyć? Snajpa, karabin, ten... Dobra, spróbuję najpierw powalczyć snajpką. Gdzie by się tu ukryć? Może tu gdzieś za tym. Tu jest to. Tutaj jak będę gdzieś szczajony. No zobaczymy. Jeb, kurwa, co ja to robię? Aha, dobrze, bo wziąłem kamizelkę. Kurwa, co ja to robię? Okej. Okay. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend with explosives until I get there. And everything will be a-okay.
A, jest ten. Tego trzeba ze snajpy zbyknąć. Skąd mnie napierdalają? To też mnie bije? Nie, to jest nasz. Dobra. I uciekam. No, teraz to zrobiłem mądrzej. Jak widać, nie było żadnych problemów. I antenka wyleci w powietrze. Anior Mark. Get set. Go! Misja wykonana. Można zjeść banana. Umiejętności z grupy pająk ułatwiają skradanie, przetrwanie w dziczy i polowanie. Dobra, lecimy. Dennis, I found my brother. He's alive. What about Hoyt? I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Jason, you are warrior of the Rakyat. Let go of your past. His ties to your family make you weak. He's my brother. Remember, we are your family now. O, czyli będę musiał coś tam z bratem zrobić. Dobra, rozwijamy już spadochron. O! Ciekawe, czy odkryte to jest, czy nie? Zobaczę, gdzie na mapie jestem. Kurwa, znowu. Znowu gdzie, nie wiem, gdzie jestem. Bo jak jestem blisko gdzieś jakiejś wieży radiowej, to warto by było ją zdobyć. Gdzie ja to wylądowałem? O, lewcia. Mam iść tutaj, do sama. Ale gdzie jestem w tej chwili? Spokojnie. W jedną stronę nie ma mnie. Tu nie ma mnie. Tu mnie nie ma. Tu mnie nie. Tu mnie nie ma. Tu mnie nie ma. No, cholewcia, nie wiem, gdzie jestem. A wiem, jak to zrobię. Przecież mogę. O nie, właśnie, kurwa, nie wiem, jak mogę sprawdzić, gdzie jestem. Ale nie, tu są drogi, czyli... czyli jeżeli tu widać drogi... O właśnie, no, czyli jestem w tym miejscu, w dobrym. Dobra, więc zrobimy jeszcze tą misję, a w następnym odcinku będę robił misję na polowania, żeby maksymalnie już ulepszyć swój ekwipunek. Czyli te wszystkie misje, które ścieżka, zadanie ścieżki łowcy, wszystkie będę musiał porobić. Dobra, więc to teraz pogadam z Samem i zobaczę, o co mu chodzi. No i na tym dzisiaj skończymy nagrywanie.
Okej. Wychodzimy z budyneczku. Idziemy do Sama. Jest blisko, więc idę z buta. Dobra, ale wchodzimy teraz w teren. O, Sam będzie chciał jeździć samochodem. No się ma Sam. Party favors. I've been waiting to light this place up, as the Americans say, for a very long time. Tim, you're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. You might want to look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Okay. Wsiadamy do samochodu. Jadę kierowcą. Drive to the oil reservoirs. I'll cover with the 50 cal. Blitzkrieg! Oh. Kurwa, coś zjebałem! Sam nie żyje. Dobra, słuchajcie. Zjebałem tą misję. I na razie wyłączam. Jutro dokończę tą misję, bo już jest trochę późno. Trzeba się wyspać. No to... Nie wchodzę tu do Sama. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.